Jestem Władysław Łokietek, syn Kazimierza Kujawskiego i jestem dumny ze swojej roli w historii Polski. Urodziłem się pomiędzy 3 marca 1260 a 19 stycznia 1261 roku, a moja droga do tronu królewskiego była pełna wyzwań i osiągnięć. Moje dziedzictwo to nie tylko moje rządy, ale także moje starania o jedność i siłę państwa polskiego. Wczesne lata mojego życia były naznaczone walkami i buntami mieszczan. Zanim zasiadłem na tronie Polski, stłumiłem bunt krakowskiego wójta Alberta oraz poznańskiego Przemka. To były trudne chwile, ale wiedziałem, że muszę zachować spokój i zdolność do działania. Byłem zdeterminowany, by nie tylko przejąć władzę, ale także umocnić państwo. Nasza rodzina, dynastia Piastów, odgrywała kluczową rolę w historii Polski. To dzięki naszym staraniom Polska była w stanie się rozwijać i umacniać swoją pozycję w Europie. Kiedy wreszcie zostałem królem Polski w 1320 roku, był to moment wielkiego znaczenia.